Co ja mogę powiedzieć? To dopiero początek tak naprawdę ligi. Takie pierwsze fajne spotkanie, gdzie było naprawdę głośno na hali. Momentami w tej końcówce czwartego seta, a gdzieś to szczęście też nam sprzyjało, także to ponosi publiczność w takich momentach. A dają siebie jeszcze więcej. Fajnie się tutaj gra przed własną publicznością. Mam nadzieję, że będziemy kontynuować tą grę, którą gdzieś tam od początku sezonu potrafimy grać i że będzie to wyglądało lepiej i jeszcze lepiej, bo na pewno są jakieś mankamenty i na pewno możemy wyglądać lepiej, więc ja tam się o nic nie martwię. I think that there is still a lot of things to improve and the season is just start, so we don't have to lose the focus. We know that I think Warsaw from the first four games, they play already four games. I think it was the best team on the championship for the moment. They were playing really good volleyball. Today we play also good, especially in defense, because really often we don't speak enough about libero. And I think Pivo today was amazing. He just destroyed the spiker of Warsaw by defending them all the time. So congrats to Pivo, congrats to the team, because I think the spirit was really good today. All together we fight, and this is how we have to build this new team this season, because it's a new team. So we have to work hard, continue to work hard, but for sure it's a good victory. Dziękuję. Dobrze się czuję. Od dwóch lat gdzieś tam nie mam problemów fizycznych, nie mam większych urazów, odpukać oczywiście, tfu, żeby się to nie zmieniło. Bawię się siatkówką, sprawia mi to przyjemność, uwielbiam grać mecze, więc czerpię z tego radość i frajdę. It's just the beginning of the season, it's during the week 8:30, so it was not the perfect hours, but still the gym was on fire. When it's, I think when it's also a lot of rally like this with a lot of defense, also this give energy to the fans that they show, they see us going to every ball, fighting, and we have to do like this all the games. No jeszcze może, jeszcze na pewno drużyna z Rzeszowa była wymagającym przeciwnikiem. A fajnie, cieszę się, na pewno dzisiaj bardzo, bardzo fajne spotkanie Łukasza Kaczmarka, który gdzieś był krytykowany w ostatnich dniach. Ja jestem pewny, że Łukasz będzie wyglądał z dnia na dzień, z meczu na mecz coraz lepiej. Jestem święcie przekonany, że będzie bardzo ważnym elementem naszej drużyny. Fajna zmiana dzisiaj Vincentina, także my się nie mamy czym martwić, my się nie mamy czym przejmować, będziemy ciężko trenować, żeby ta nasza gra wyglądała lepiej. Ja jestem przekonany, że na pewno będziemy potrafili wykorzystać swój potencjał, który mamy, bo na pewno widać to na treningach, czasami te treningi wyglądają imponująco.